Dobrze, proszę Państwa, myślę, że możemy zaczynać. Za chwilę mamy 12, czyli godzinę na rozpoczęcie kolejnego panelu. Tym razem forum i prezentacja spółki KBKR. Ja w tym momencie oddaję głos panu Januszowi Krystosiakowi, który opowie właśnie o spółce. Także, Panie Jaszu, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Janusz Krystosiak, mam przyjemność kierować relacjami inwestorskimi i pracować dla grupy KGHM. Bardzo się cieszę na możliwość spotkania i rozmowy z Państwem, tym razem w takiej formie, pierwszy raz, ostatnie dwa spotkania mieliśmy w bezpośredniej interakcji, co, co, co na pewno jest... Hmm, jest innym, innym inną, inną, może bardziej dynamiczną i, i ciekawą, chociaż mam nadzieję, że tutaj też zaprezentujemy Państwu maksymalnie to co, to, co dzieje się w grupie KGHM i w takiej formie będziemy do Państwa do dyspozycji i, i myślę, że uda nam się opowiedzieć o tym co mm, dzieje się i co mamy zamiar robić w KGHM w przyszłości e, mam nadzieję że będziemy mogli <laughs> przepraszam odpowiedzieć na wszystkie państwa e, pytania i e, będąc do dyspozycji przez najbliższe dni trwania e, konferencji e, e, pozwolić państwu bardziej zrozumieć e, nasz biznes, biznes, który tworzymy, zrozumieć to, w jaki sposób e, operujemy na, na rynku surowcowym, e, o tym, w jaki sposób zarządzamy, w jaki sposób realizujemy strategię i jak budujemy i chcemy budować wartość KGHM. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy mogli... A, z Państwem spotkać się na żywo na dorocznej konferencji Wall Street. A teraz chciałbym zacząć naszą opowieść, którą oparłbym na, myślę, trzech głównych wątkach. Pierwszy wątek to jest to, jak realizujemy naszą strategię, jakie osiągamy wyniki na tle. Hmm, Otoczenia, w którym aktualnie się znajdujemy, otoczenia sytuacji trudnej, nienormalnej, związanej z warunkami pandemicznymi, o tym, jak, jak udaje nam się prowadzić nasze operacje i jakie wyniki finansowe osiągamy. Chciałbym opowiedzieć o tym, jakie. Założenia strategiczne przyjęliśmy w, jeszcze w ubiegłym roku w naszej strategii pięcioletniej, która obowiązuje do 2023 roku. I trzeci wątek to będzie opowiedzenie o tym, w jakich z kolei warunkach rynkowych, makroekonomicznych aktualnie pracujemy i jakie widzimy perspektywy w, w najbliższych okresach czasu bo o tym z państwem rozmawiamy to interesuje rynek a poza tym nasz, osiągane przez nas wyniki operacyjne i finansowe również chciałbym odnieść do warunków rynkowych i, i czynników które na zewnętrznych makroekonomicznych które te wyniki pomagały nam bądź nie zupełnie ale na nie wpływały e, na nasze wyniki raportowane w, w ostatnich dniach w ostatnich dniach grupa KGHM zaraportowała dwie grupy wyników operacyjnych i finansowych jesteśmy po publikacji wyników finansowych po trzech kwartałach 2020 roku a wczoraj opublikowaliśmy ostatnie wyniki produkcyjno-sprzedażowe, wyniki operacyjne grupy KGHM za miesiąc październik. Zacznę od tego, że tak jak wspomniałem, chciałbym mówić o tym, w jakim otoczeniu i w jakiej sytuacji operuje grupa KGHM aktualnie i w jakich. W warunkach operowała przez te 9 miesięcy bieżącego roku dlatego zacznę i podkreślę że w ostatnie 9 miesięcy w trudnych warunkach pandemicznych grupie KGHM udało się przetrwać w sposób bardzo dobry pod kątem operacyjnym i wynikowym grupa KGHM świetnie dawała sobie radę również na tle sektora i konkurencji dawała sobie radę operacyjnie bez żadnych zakłóceń na ciągach wydobywczych na ciągach technologicznych ryzyko przerwania działalności oceniamy pomimo dużej presji wynikającej z warunków pandemicznych oceniamy jako bardzo niskie natomiast oczywiście to ryzyko istnieje ale wdrożone przez KGHM procedury organizacyjne, procedury bezpieczeństwa zapobiegające rozszerzaniu się epidemii, potencjalnie w całym ciągu technologicznym KGHM zdają egzamin. My ciągle prowadzimy działania skierowane przeciwko. Neutralizujące skutki pandemii i utrzymujące nasz cykl produkcyjny. To oczywiście kosztuje, o tym też będziemy rozmawiali za chwilę przy, przy okazji omawiania wyników. Natomiast dzięki konsekwentnie realizowanej polityki bezpieczeństwa w całej grupie KGM, wdrożonej jeszcze na początku pandemii, podczas pierwszej fali w marcu pozytywne rezultaty w postaci niezakłócenia realizacji naszych podstawowych operacji, jak i bezpieczeństwa pracowników, co jest, co jest bardzo ważne. Te działania są kontynuowane i przynoszą jak do tej pory bardzo dobre rezultaty. Bardzo dobre decyzje, konsekwentnie realizowana strategia, która również Umożliwia nam, czy, czy konsekwentne jej realizowanie pomaga przejść przez ten trudny czas, w jakim operujemy, trudny czas epidemiologiczny i trudny czas rynkowo, pozwala nam przejść z stabilnymi wynikami produkcyjnymi i myślę, że mocnymi. To też, też zobaczymy na kolejnych slajdach mocnymi wynikami finansowymi. Rozpoczynając może od bardzo króciutko. No, jeszcze tak jak zapowiedziałem, bo pomówimy sobie o trzech trzech wątkach. Wątek strategiczny, czyli strategia i, 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 i sposób, i poziom realizacji przyjętych inicjatyw przez KGHM. Opowiemy sobie o wynikach operacyjnych i produkcyjnych i zobaczymy, jak KGHM wygląda na tle sektora, na tle konkurencji. I to, co jest też bardzo ważne, chciałbym poruszyć wątek zrównoważonego rozwoju i wątek oddziaływania na otoczenie i na środowisko, w którym KGHM. Operuje, w którym na co dzień się znajduje i, i styka. Może króciutko, bo tak wspomniałem już, też o działaniach skierowanych przeciwko rozszerzającej się czy trwającej pandemii koronawirusa. Przypomnę krótko o kilka inicjatyw, procedur. I to, w jaki sposób KGHM komunikuje się z otoczeniem i komunikuje się wewnątrz organizacji i w jaki sposób edukuje naszych pracowników, naszych kontrahentów, z którymi, z którymi współpracujemy, aby skutki pandemii były w jak najmniejszym stopniu dotykały zarówno naszą organizację wewnątrz, jak i otoczenie, z którym, z którym pracujemy. Podjęte inicjatywy i procedury to ostatnie, najnowsze zdarzenia, czyli, czyli utworzenie oddziału covidowego w naszym szpitalu MCZ. Rozszerzamy pomoc w, wśród społeczności lokalnej, pomoc dla seniorów. Konsekwentnie, tak jak zaczęliśmy, w, robić to podczas pierwszej fali koronawirusa. Wprowadziliśmy procedury ochronne, czyli nasza podstawowa zasada dystans, dezynfekcja, maseczka i w te środki wyposażyliśmy naszych, naszych pracowników. Wprowadzonych zostało szereg oczywiście procedur w poszczególnych oddziałach i charakterystycznych dla, dla, dla każdego. Oddziału każdego odcinka produkcyjnego. Ja tylko wymienię kilka, kilka elementów. Może spójnych, wspólnych dla, w naszym ciągu technologicznym. Od początku jest to pomiar temperatury ciała, zwykłych. Używaniem kamer termowizyjnych przy, wejścia, przy wejściach do naszych budynków, zainstalowano i w każdym pomieszczeniu sanitarnym zainstalowano pojemniki z, z środkami do dezynfekcji rąk, dodatkowe oznaczenie miejsc w oddziałach, oznaczenie dróg komunikacyjnych, sprzęt do ozonowania oddziałów. To, co jest na, na odcinkach produkcyjnych bardzo ważne, to zmniejszono liczbę osób zjeżdżających w klatkę, zwiększono częstotliwość zjazdów w dół kopalni. To są podstawowe elementy naszych działań antykowidowych działań poprawiających bezpieczeństwo naszych pracowników. Tych działań jest oczywiście znacznie więcej. I tak jak wspomniałem, też bardzo ważna jest komunikacja do wszystkich pracowników i na zewnątrz uruchomiliśmy znacznie więcej kanałów komunikacji niż wykorzystywanych w, w normalnej działalności. E, emitujemy bieżące komunikaty o procedurach, prowadzimy akcje edukacyjne, informacyjne. E, ulotki gazy, wykorzystywane są do tego celu, wszelkie kanały, które funkcjonują w, w, w organizacji funkcjonuje oczywiście specjalna infolinia dla pracowników. Także, tak jak wspomniałem, procedury działają i e, na szczęście do tej pory w tym momencie mm, wszystkie te działania przynoszą pozytywny skutek. Grupa KGHM operuje bez zakłóceń na wszystkich ciągach technologicznych. Dotyczy to oczywiście zarówno aktywów polskich, jak i naszych operacji zagranicznych. Przypomnę też znowu krótko, Państwo mają do dyspozycji pełną naszą prezentację. Co to jest grupa KGHM? Jest jednym z największych na świecie producentów miedzi i srebra, z wieloletnim doświadczeniem w górnictwie i hutnictwie. E, jesteśmy w czołówce producentów e, miedzi srebra, ósme, drugie miejsce. E, odpowiednio poziom naszej produkcji e, wyrażonej w tonach to jest ponad 700 tysięcy ton miedzi płatnej w ostatnim roku. E, posiadamy zdywersyfikowany portfel aktywów w, w, w zlokalizowanych w. w Jurysdykcjach przyjaznych górnictwu, o tym też może będzie chwilka, żeby powiedzieć, co to, co to oznacza, gdyż mamy projekty realizowane i mamy jeszcze projekty w fazie, w fazie rozwoju, tak, które przed nami są perspektywicznym elementem do, 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 do uzupełnienia naszych, naszych operacji. Tak, jak wspomniałem też o zrównoważonym rozwoju i kwestiach środowiskowych, w których, do których grupa KGHM przywiązuje ogromną uwagę, to pragnę też przypomnieć i wspomnieć, że jesteśmy członkiem prestiżowych indeksów środowiskowych i konsekwentnie staramy się o uczestnictwo. To jest oczywiście, będzie wynikało z oceny przez, dokonywanej przez poszczególne instytucje, ale chcemy być uczestnikiem kolejnych indeksów środowiskowych. To już na pewno też widać po naszych działaniach, które komunikujemy do kwestii środowiskowych. W szerokim ujęciu ESG przywiązujemy coraz większą wagę i mamy świadomość, Rosnących potrzeb wynikających z nie tylko implementacji kolejnych dyrektyw, oczekiwań, rozwiązań czy, czy, czy wskaźników w całym obszarze środowiskowym, ale wynika to również z naszej filozofii działania. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, w regionie i już nie tylko w regionie, bo, bo na, na trzech kontynentach. Istotnym, e, istotnym graczem, który, który wpływa na otoczenie, środowisko, i z, z tym e, otoczeniem i środowiskiem e, chcemy mieć jak najbardziej e, pozytywne relacje i ciągle te relacje e, poprawiamy, e, jednocześnie maksymalnie ograniczając e, e, wpływ na otoczenie, który by zakłócał, normalne funkcjonowanie, czy, czy warunki środowiskowe, czy społeczne, w, których, w ramach których również operujemy. KGHM jest stabilną organizacją z, z, z wartościami, o, którymi, o których przed momentem też wspomniałem, ale KGHM jest stabilną organizacją Również operacyjną i finansową. To będzie, to już widać, i, i postaram się pokrótce Państwu też przedstawić tą stabilność naszą i konsekwencje w realizacji podstawowych założeń, które wpisaliśmy w naszą strategię, i to już zaczyna się dziać. Stabilność zarówno operacyjna, jak i finansowa, stabilność naszych operacji wydobywczych, operacji hutniczych, stabilność funkcjonowania całego ciągu technologicznego, stabilność finansowa, zarówno w ujęciu bilansowym, jak i stabilność osiąganych wyników. Te wszystkie elementy zostały zapisane w naszej strategii w czterech głównych filarach. Które, które, które sprowadzają się do czterech E. Elastyczność, efektywność, ekologia, e-przemysł. Te filary oczywiście one się w jakiś sposób za, zazębiają, kiedy, kiedy mówimy finalnie o kondycji operacyjnej i finansowej KGHM. Efektywność to jest nie tylko jej zyskowność, tak, efektywność finansowa, ale to jest efektywność operacyjna, elastyczność na zmieniające się warunki w których operujemy, jak najszybsze reagowanie na potrzeby i operacyjnej potrzeby, potrzeby rynku na którym operujemy, elastyczność, która zmierza do zmian, zarówno w ujęciu, ujęciu organizacyjnym, jak i, jak i technologicznym, tutaj dotykam filaru e-przemysłu, technologia w KGHM ma coraz większy, coraz szerszy wymiar, istotną część CAPEX-u oprócz jego Podstawowych elementów, które, które, na którego go kierujemy, czyli czyli CapEx na inwestycje górnicze, hutnicze, czyli na inwestycje geologiczne, to istotna część CapExu kierowana zostaje na, coraz większa to zostało zaznaczone w naszej strategii, na rozwój technologii, na rozwój E-przemysłu, tak zwanego, jak i rozwój inicjatyw energetycznych czy, czy ekologicznych. A więc 4 E, które, 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 których realizacja przynosi efekt, tu znowu wracam do tego, o czym, od czego zacząłem, przynosi efekt w. Naszym pojęciu i, i, i to widać po dobrym odbiorze przez rynek finansowy naszych ostatnio opublikowanych wyników po, po trzech kwartałach. Tu już dotknąłem troszeczkę aspektu, kim jesteśmy, jaką, gdzie operujemy. Przypomnę tylko szybciutko dla tych, dla tych. Państwa aktualnie aktywa, które, główna aktywa produkcyjne, które posiada KGHM. W Polsce są to trzy kopalnie plus projekt rozwijany Głogów Głęboki Przemysłowy, te trzy kopalnie ZG Lubin, ZG Polkowice, Sieroszowice i Rudna. Poza tym są trzy huty Legnica Głogów, Głogów 2 i walcownia Huty miedzi, miedzi Cedynia. Aktywa z kolei zagraniczne, znowu produkcyjne. Też tutaj wspomniałem, że oprócz aktywów, które już operują, produkcyjnych mamy projekty rozwojowe. Główne aktywa produkcyjne, tak jak my to nazywamy strategiczne, główne. Które są filarami segmentów operacyjnych zagranicznych. To jest Sierra Gorda, w której mamy 55% udziałów wspólnie z naszym partnerem japońskim Sumitomo, który ma 45%. Mówię wspólnie, JV, projekt prowadzony symetrycznie w zakresie operacyjnym i decyzyjnym. Drugi, kol, drugim naszym głównym aktywem jest to kopalnia Robinson w, w USA i dwa nieco mniejsze aktywa zagraniczne wspierające Sudbury w Kanadzie i Frankę również w Chile. Wśród projektów rozwojowych to jest również Sierra Gorda Oxide w Chile, Victoria w Kanadzie i kopalnia Aj Ajax w, w Kanadzie. Projekty. W fazie jeszcze przedprodukcyjnej, na różnym etapie. Myślę, że tutaj trudno byłoby opowiadać o statusie poszczególnych aktywów, nazywanych przez nas projektami rozwojowymi, ale oczywiście te wszystkie informacje też znajdziecie Państwo w naszych materiałach publikowanych, dostępnych na stronie, jak również w każdej chwili jesteśmy do dyspozycji. W razie, w razie pytań i, 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 i potrzeby rozmowy z nami, strategię też króciutko próbowałem Państwu też przedstawić. Może to, co jest trochę detalicznie ważne w zakresie mier wymiaru, w zakresie kwantyfikacji naszych założeń strategicznych pod kątem stabilizacji i efektywności poszczególnych segmentów naszych operacji to na przykład w zakresie produkcji ciągła optymalizacja kosztowa restrukturyzacja kosztowa oszczędności cały ten obszar który pomaga nam wspierać efektywność i rentowność naszej działalności w ujęciu w ujęciu całej grupy, czyli, czyli wszystkich filarów operacyjnych, aktywów górniczych i hutniczych w Polsce, podobnie za granicą, jak i naszego segmentu działalności pozostałej. Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji, zarówno właśnie krajowej i zagranicznej, jest dla nas szczególnie ważne, w sytuacji, kiedy wchodzimy w coraz trudniejsze strefy wydobycia i ten element szczególnie wybrzmiewa w naszym segmencie działalności górniczej, gdzie, tak jak powiedziałem, schodzimy głębiej, potrzeby energetyczne nam rosną, a te potrzeby energetyczne to, to, to mam na myśli funkcjonowanie szybów czy w, 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 w aspekcie transportowym, Klimatyzacyjnym czy oświetleniowym, więc, więc, więc to, są, to są duże kwestie kosztochłonne i w miarę mm, jest zmiany skali produkcji, te potrzeby w zakresie energii czy transportu na coraz niższych pokładach będą, będą rosły. Naszym strategicznie Terminowym miernikiem dla produkcji krajowej jest uzyskanie i utrzymanie, to właśnie jest aspekt stabilizacyjny, utrzymanie poziomu 450 tysięcy ton produkcji górniczej miedzi w urobku. I tutaj dodatkowy reżim znowu kosztowy nałożyliśmy sobie średnioroczny koszt C1 nie wyższy niż 3800 dolarów na tonę. W całym okresie strategicznym, czyli w ujęciu średnim. Dla produkcji hutniczej 540 tysięcy ton i dla Sierra Gordy, jako kluczowego aktywa zagranicznego, 130 tysięcy ton minimalnego średniorocznego dziennego przerobu rudy. Od 2020 roku, i to od razu powiem, że to już to już się dzieje po, po trzech kwartałach widocznych na, na, na naszym rachunku wyników opublikowanym kilka dni temu. Zobaczymy jak ułoży się w całym roku czy rzeczywiście już ten poziom 130 tysięcy ton określimy jako, jako, jako minimum. W każdym razie tą zbliżamy się do średniej 120 tysięcy ton, to, to już jest w pierwszych miesiącach, kwartałach roku robione. Jak my to mówimy, incydentalnie zdarza się ten poziom już ponad 130 tysięcy ton w, w, w niektórych o, krótszych odcinkach czasu osiągać. Więc tu jesteśmy na ścieżce, jak również poziom produkcji krajowej 450 tysięcy ton. Zobaczymy oczywiście, jak uda nam się zakończyć rok, a ten rok produkcyjnie jest cały czas jest trudny. Mamy czwarty kwartał, zobaczymy, jak uda nam się przejść tą końcówkę roku, czy przy równie jak my cały czas stoimy na stanowisku. Bardzo dobrych wynikach, pomimo, pomimo tego dynamicznego i, 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 i trudnego otoczenia. Czy ten poziom założeń strategicznych już nam się w tym roku uda osiągnąć? Jak na podstawie opublikowanych naszych wyników, oczywiście widać, że poziom produkcji krajowej jest, jest, jest pod presją w wyniku. Nie tylko tych trudnych warunków operacyjnych związanych, powiedzmy, z, z, z pandemią, ale to są również i kwestie geologiczne, czyli, czyli wchodzenie w strefy o różnej zawartości miedzi i srebra. Więc do końca trzeciego kwartału jesteśmy blisko wykonania założeń budżetowych, jeśli chodzi o produkcję górniczą krajową, bo to Osiera Gorda wspomniałem, że tam osiąganie tych, tego parametru. Dziennego przerobu rudy jest, jest, jest dużo łatwiejsze. Na obu segmentach, obu aktywach, tak to nazwijmy polskim, jak i, jak i aktywie głównym w kopalni Chile, bardzo istotnym elementem pomagającym w uzyskiwaniu tu zarówno dobrych na końcu wyników operacyjnych, ale wracając do Wolumenów produkcji, o których tutaj chciałem jeszcze skończyć wątek, szczególnie na, na, na aktywach polskich. Bardzo ważnym elementem jest optymalizacja procesów. I, i, I nie tylko optymalizacja w zakresie kosztowym, ale to jest również optymalizacja procesów zaopatrzenia, dostawy, cały obszar materiałowy czy, czy logistyczny. Więc. E, trudności związane z warunkami geologicznymi, jak, geologicznymi, jak i e, trudności wynikające z e, wpływem pandemii. E, my, realizując naszą strategię i, i, i podejmując e, dobre decyzje, które wynikają jeszcze, e, oparte są na, na tym, co sobie przyjęliśmy e, już ponad rok temu w, w naszej strategii. Te decyzje, te działania przynoszą efekty właśnie chociażby we wspomnianym dobrym poziomie realizacji założenia budżetowego, jak i strategicznego dotyczącego tutaj właśnie szczególnie stabilizacji produkcji na aktywach polskich. Produkcja hutnicza. Tutaj warto wspomnieć o, o dwóch. Dwóch kwestiach, czyli rozwój naszego ciągu, modernizacja ciągu technologicznego to jest modernizacja piecy, to jest nowy piec WTR to, to jest modernizacja pod kątem obniżania potrzeb energetycznych naszych pieców. Z drugiej strony osiąganie założeń budżetowych i strategicznych na, w obszarze hutniczym. Jest również dotykane tym, co, 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 co dzieje się na rynku, czyli na przykład cały obszar dostaw. E, złomów, które, które wspierają, których przerób wspiera nasze wolumeny produkcyjne, jaki jest istotnym do, dodatkiem do naszych e, wyników, osiąganych wyników operacyjnych, więc tutaj, hmm, jak wspomnę, że e, jeśli już powiedziałem o, o, o złomach, o wsadach obcych, to e, początek roku po pierwszej pa fali pandemii e, nieco trudności z mm, podażą złomów. Od, od sierpnia już sytuacja znacznie się poprawiła i to widać, już jest widać po, na, na opublikowanych przez nas wczoraj wynikach produkcyjnych i sprzedażowych KGHM w październiku i za 10 miesięcy narastające więc widzimy, że sytuacja się poprawia pod kątem dostępności złomów, które są przerabiane w naszych hutach. A więc znowu starania, decyzje, które wynikają z założeń strategicznych, elastyczność naszych, naszych działań pozwalają również patrzeć, patrzeć optymistycznie na, na realizację założeń budżetowych w, 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 w kontekście. Naszego segmentu hutniczego, jak i realizacji założonych celów strategicznych. To, co jest bardzo ważne, też kiedy powiedziałem o rosnących kosztach, potrzebach energetycznych, to również w naszej strategii założyliśmy sobie, że do, do końca 2030 roku 50% naszych potrzeb energetycznych będzie realizowanych ze źródeł własnych, czyli 50% niezależność energetyczna. Wśród tych źródeł własnych to będą istotne miejsce będą miały i mają już coraz coraz większe miejsce odnawialne źródła energii. W naszej prezentacji pokazujemy już państwu, wskazujemy na pierwsze projekty w obszarze OZE realizowane przez nas. to jest, to jest fotowoltaika. W przyszłości gdzieś pewnie dodatkowe uzupełnienie jako, jako odnawialne źródła energii, również farmy wiatrowe i, i, i uzyskanie 50% energii z własnych źródeł pomoże nam w optymalizacji kosztów, które wynikają chociażby no, z takiej z takiej. Przytoczmy sobie jedną liczbę 2,5 do 3 terawatogodzin y, zużywanych przez KGHM, to jest y, y, największy konsument energii w Polsce, w, w, oczywiście poza, poza sieci, sieciami y, kolejowymi, a w takim ujęciu smulowanym y, 2,5 do 3 terawatogodzin to, to, to jest ogromna ilość energii i istotny... Y, Element kosztowy w rachunku wyników KGHM to jest koszty energii to jest prawie 6% w strukturze naszych, naszych kosztów rodzajowych, więc to zobowiązanie strategiczne jest, wynika zarówno z rachunku ekonomicznego, jak i, jak i wyzwań, które przed KGHM, przed sektorem, nie tylko przed, przed, przed nami wszystkimi stoją. Wykorzystywanie źródeł, źródeł OZE, odnawialnych źródeł energii, to też, tak jak powiedziałem, jest w naszej filozofii dążenie do jak najmniejszej ingerencji w środowisko, w którym operujemy, a przy okazji, tak jak powiedziałem, rachunek ekonomiczny również. W szczegółach pewnie też, też przez strategię nie uda nam się może tutaj przejść, natomiast e, może jeszcze króciutko o, o, o kilku elementach, których nie wspomniałem w filarach naszej strategii. Elastyczność, jeśli rozwiniemy to pojęcie do, 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 do funkcji modelu funkcjonowania całej grupy. To, to, to jego podstawy to przede wszystkim racjonalna gospodarka złożem, to jest optymalizacja produkcji hutniczej, tak jak powiedziałem, też tutaj kwestie modernizacji pieców, kwestie energetyczne. To jest konsekwentny rozwój projektów eksploracyjnych w Polsce, a za granicą na razie. Optymalizacja, optymalizacja istniejącego portfela, który, który pracuje, bo oczywiście projekty rozwojowe to, to, to inna kwestia. Jeśli chodzi o projekty eksploracyjne w Polsce, to też już dotknąłem wątku kapexu na istotną części kapeksu rocznego przeznaczana na, 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 na projekty, na rozwój, na rozwój eksploracyjny. I tutaj wspomnę chociażby o eksploracyjny i koncesyjny, powiedzmy sobie od razu, czyli łogów głęboki i koncesje, chociażby nabyto modrzański. Istotna część kapeksu musi być konsumowana na rozwój, na realizację inicjatyw geologicznych, poszukiwawczych, które zapewnią nam funkcjonowanie. Segmentu operacji gór, górniczych i hutniczych w Polsce, w tym przypadku przez, przez kolejne e, dziesiątki lat, tak. W obszarze efektywności e, dotknąłem też wątku programów o, ograniczających zużycie energii, czyli wszystkie działania e, optymalizujące e, koszty i działania oszczędnościowe. E, to nie tylko obszar energii, również też, też dotknąłem wątku optymalizacji procesów zakupu materiałów. To już szczególnie w trzecim kwartale widać istotnie w naszych kosztach operacyjnych, że działania w obszarze optymalizacji kosztów zakupów i procesów logistycznych i zakupowych są coraz bardziej widoczne na. na, na, na liniach kosztowych. To jest, to konsekwentnie będziemy realizowali w całej grupie, to jest zarówno w, zarówno w Polsce, jak i na Sierra Gorda. Na Sierra Gorda szczególnie już ostatnie dwa kwartały pokazały bardzo dobre wyniki z jednej strony wolumenowe i przychodowe, ale tak jak, tak jak tutaj w tej, w tej części wypowiedzi chcę podkreślić koszty operacyjne w ryzach i koszty operacyjne jako efekt naszych działań zarządczych i organizacyjnych. O ekologii już troszeczkę też udało się powiedzieć i transformacji technologicznej. Może spróbujemy jeszcze również powiedzieć jak wygląda capex po może podkreśle po trzecim kwartale. Bieżącego roku bardzo dobra realizacja. Jesteśmy, jak ktoś mówi, na ścieżce do zrealizowania założonego kapeksu na, na rok bieżący. W tej chwili jest to ponad 70% w strukturze, w głównej strukturze kapeksu podzielonego na, na kategorie odtworzeniowe, utrzymaniowe i, 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 i kategorie zwane rozwojem. 7, ponad 70% to, 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 to ekstrapolacja na koniec roku, myślę, że, że pozwala nam tutaj myśleć o, 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 o realizacji zgodnie z założeniami poziomu CapEx-u. Szczegóły wybranych projektów rozwojowych. O których troszeczkę starałem się wspomnieć, projekty rozwojowe, Wiktoria Ajax i Sierra Gorda. Też powiedziałem, że będzie trudno powiedzieć o, o, o tym, na jakim etapie znajduje się każdy z projektów. Tak, jak mówiłem o odnawialnych źródłach energii, wpisujących się w nasze zobowiązanie niezależności energetycznej, wpisuje się również program, Rozpoczęty program rozwoju energetyki, a poza tym optymalizacja i rozwój źródeł konwencjonalnych, jako, jako jeszcze istniejące powoli w strukturze coraz, o coraz mniejszym udziale źródeł, konwencjonalnych źródeł energii, i tutaj ograniczanie emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z naszym zobowiązaniem, jak i zgodnie z coraz ostrzejszymi regulacjami europejskimi. Więc to nie jest znowu tylko rachunek ekonomiczny, ale to jest również konieczność i regulacyjna, jak i też tak jak powiedziałem, nasze zobowiązanie dbania o środowisko i nieingerencji w niego. I tutaj, też, tak jak obiecałem, w prezentacji można znaleźć informacje o pierwszych naszych projektach elektrowni fotowoltaicznych. Zrównoważony rozwój i nasze zobowiązanie do zmniejszania emisji i wpływu na, i, i, e, wpływu na środowisko. Chcemy zobaczyć, co nam się uda jeszcze w ciągu tych pozostałych kilku minut ciekawego zobaczyć w prezentacji i dotknąć. Ja oczywiście postaram się Państwu odpowiedzieć też na pytania, jeśli mi się uda, może nawet w ten sposób przechodząc na. na dotykając tylko kwestie trochę makroekonomiczne i będę zerkał sobie od razu też na pytania. Rynek i otoczenie, w jakim funkcjonujemy dla nas ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie coraz lepsze. W trzecim kwartale warunki cenowe dosyć, dosyć płasko. Najniższa cena to jest to jest pierwszy kwartał, pierwsza fala epidemii, w drugim kwartale u, uda, udało się. Uzyskać cenę zbliżoną do, do mm, przepraszam, to już będzie trzeci kwartał, cena zbliżona do y, osiąganej rok wcześniej, a dzisiaj, tak jak widzimy, te ceny wyglądają coraz, coraz lepiej. Jesteśmy blisko rekordowych poziomów z 2018 roku. Y, popytowo y, również jesteśmy optymistami widzimy możliwości w, 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 w coraz lepszych sygnałach z gospodarki chińskiej widzimy możliwości w potrzebach całego sektora fotowoltaiki widzimy dobre sygnały z sektora automotive przyglądamy się i to wygląda coraz coraz ciekawiej czyli efekt programów wspierających poszczególne sektory czy gospodarki chociażby pakiet stymulacyjny w Niemczech, które, które, które pakiety, które rozwijają, wspierają sektory przemysłowe, w których zapotrzebowanie na nasze surowce, czyli podstawowy mieć, jest cały czas na wysokim poziomie, a, a dodatkowe finansowanie czy programy mogą tylko wspierać stronę popytową. W tym pokładamy nasze nadzieje do, 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 do uzyskiwania coraz lepszych parametrów sprzedażowych. Patrzę, może, może teraz, jeśli Państwo przyzwo, pozwolą, bo też patrząc na zegarek, szybko przeskoczę na pytania. Proszę wyjaśnić kwestię dywidendy i polityki dywidendowej. Czy spółka zamierza powrócić do dzielenia się z zyskiem? Ja powiem od razu tak: spółka nie, nie zmienia nas, swojego podejścia do sposobu i chęci dzielenia się zyskiem. Chcemy. A dzielić zysk, osiągany zysk spółki matki zgodnie z naszą polityką dywidendową, czyli to jest do wysokości 1 trzeciej wyniku netto KGHM Polska-Mieciesa. E, oczywiście zawsze trzeba poczekać na pełen rok obrotowy, zobaczyć w jakiej sytuacji, w jakiej kondycji finansowej jest emitent i jakie są jego potrzeby kapitałowe. E, ale powiem ale wyniki finansowe których tutaj może nie udało nam się bardziej szczegółowo omówić ale wyniki finansowe czyli chociażby w trzecim kwartale i po trzecim kwartale wynik operacyjny na poziomie grupy rekordowy 4 miliardy 418 wynik netto Obciążony też niejako czynnikami jednorazowymi, również w samym trzecim kwartale. Jednorazowe to nazwę, to może określenie jest bardziej w kierunku tego, że, że to są czynniki, na które nie za, w większości nie mamy wpływu to są, to są różnice walutowe to są efekty wyceny instrumentów pochodnych, których. Performance w kolejnym kwartale może być, może być, może być inny, więc to są czynniki nie zawsze, na które nie zawsze KGHM ma wpływ. Dobre wyniki operacyjne, dobre wyniki finansowe. Potrzeby kapitałowe, patrząc na realizację CAPEX-u i to, o czym my wspominamy, że takie poziomy CAPEX-u są dla nas powiedzmy optymalne a więc tych potrzeb kapitałowych istotnie więcej nie powinno być. Patrząc na poziom zadłużenia, który osiągnęła grupa KGHM po trzecim kwartale, a więc o prawie 2 miliardy niższy spadek podstawowego wskaźnika zadłużenia, czyli dług netto do, do EBITDA z 1,6 do 1,4, a zobowiązanie jest utrzymać się poniżej 2, dobre przepływy operacyjne i finansowe wskazują na spory optymizm w, w zakresie dyskusji o dywidendzie, którą chcielibyśmy rozpocząć właśnie ze względu na zamknięcie roku i skończenie budżetu, który, który za, za końcówkę roku, początek kolejnego roku to jest moment, kiedy, kiedy publikujemy budżet i wtedy zobaczymy potrzeby kapitałowe grupy na kolejny rok. Wtedy to będzie moment, kiedy będzie można podjąć śmielej dialog z państwem, z akcjonariuszami, naszymi akcjonariuszami o możliwościach alokacji wyniku za ostatni zamknięty rok obrotowy. Spróbuję jeszcze na kilka pytań. Czy KGHM zamierza wchodzić w nowe sektory, na przykład górnictwo, węgla, energetyka? I tutaj mamy tak, i nie i tak, czyli górnictwo węgla oczywiście nie, nie interesuje nas, nas ten sektor. Energetyka, energetyka, energia odnawialna. Tak, ale energetyka w, domyślam się, że może być tutaj z jednym z podpunktów, na przykład atom. Nie. I tak jak raportowaliśmy, tak jak Państwo wiedzą, podtrzymujemy cały czas. Intencje zbycia udziałów w, nasz, w jednym z projektów y, y, energetycznych y, elektrowni atomowej. Y, jest y, list intencyjny w sprawie y, zbycia tych udziałów, y, więc y, nic nowego tutaj w tym zakresie się nie dzieje. A jeśli mówimy o energetyce, to jest tylko obszar y, y, projektów y, y, odnawialnych źródeł energii. Ciekawy mnie, czy planowana jest chociaż raz symboliczna wypłata części wynagrodzenia górników w fizycznym srebrze. Bardzo, bardzo, ciekawe pytanie. No, KGHM oczywiście nie jest, nie produkuje, tak powiem, detalicznie. Czy, czy, czy nie sprzedaje detalicznie naszych surowców? My sprzedajemy, czy dysponujemy nasze, nasze produkty hurtowo. I tutaj właśnie sam się zastanawiam. Jak potraktować można by było taką, taką formę, jak ją opisać, tak, formę wynagrodzenia w fizycznym srebrze. No oczywiście tutaj mm, jakimś musiałby znaleźć się jakiś wymiar finansowy, dochodzą kwestie opodatkowania. Bardzo ciekawy, ale, ale szeroki, szeroki aspekt do dyskusji, czy wypłata w takiej formie byłaby możliwa. Możliwa. Przepraszam, coś się wyłączyłem na chwilkę. Jak rozumiem, zbliża się koniec mojego czasu, bo nie widzę Państwa pytań. Och, przepraszam, już, już mam. Jeśli mamy e, chwilkę. Tak, oczywiście dostaje sygnał, że czas naszej prezentacji dobiega, dobiega końca. Jeszcze spróbuję w takim razie szybciutko odpowiedzieć może na jedno dwa pytania. było pytanie o wpływ COVID-u na nasze operacje, ja już w trakcie prezentacji starałem się odpowiedzieć, że na ten moment jest nieistotny bardzo znikomy wpływ COVID-u na nasze operacje, jakie wyniki finansowe, oczywiście gdzieś tam troszeczkę wyższe koszty od początku roku związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, jak i przygotowaniem stanowisk praca, pracy. Natomiast bez zakłóceń w ciągu technologicznym i, 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 i również w zakresie sprzedaży bardzo, bardzo dobra realizacja i chwilowe gdzieś powiedzmy zmiany w strukturze sprzedaży w w raportowanych okresach związane chociażby z przestojami w porcie Antofagasta, czynniki niezależne od nas, ale, tak jak pokazały wczoraj zareportowane za wyniki sprzedażowe, to co powiedzmy nam e, z, z, zostawało w, w porcie zakontraktowane, mm, dało się chociażby już w październiku z bardzo dobrym wynikiem e, zrealizować. Ja w takim razie serdecznie Państwu podziękuję za, za tę prezentację i zapraszam do kontaktu ze spółką. Dziękuję. Do panu. Bardzo dziękuję panu, Panie Januszu za tę prezentację i w tym momencie też zapraszam Państwa na kolejną spółkę PZT, którą za chwilę, za chwilę też tutaj w tym pokoju będzie miała miejsce prezentacja. Jeszcze bardzo jeszcze raz bardzo Panu dziękuję, Panie Januszu, za omówienie KGFM. Dziękuję bardzo. Do